Dzień dobry, witajcie. Co było waszym największym koszmarem? Moim na przykład to, gdy teściowa przyniosła pysznego, wypieczonego, soczystego, schabowego, a ja się już nażarłem kartoflami. Moi drodzy, skąd się biorą koszmary senne? Koszmary senne są parasomniami, czyli są zaburzeniami snu związanymi z fazą REM, wtedy kiedy występują marzenia senne. I pamiętajcie o tym, że wiele leków może być przyczyną występowania koszmarów sennych, a także takich wyrazistych, czasami nieprzyjemnych snów. Co do częstości występowania, dane są rozbieżne, bo to zależy od konkretnej populacji, ale przyjmuje się, że nawet 10-20% dzieci, a w niektórych danych więcej, ma istotnie klinicznie koszmary senne. Istotnie klinicznie to takie, które występują często, a więc pojawiają się przynajmniej raz w tygodniu, mogą się pojawiać częściej, a wśród dorosłych ten odsetek może wynosić w niektórych populacjach nawet do 6%. Wiele dzieci pamięta swoje koszmary senne nawet z dzieciństwa. Szacuje się, że ten odsetek może nawet przekraczać 75%. A jakie leki powodują koszmary senne, czy zwiększają częstotliwość ich wystąpienia? Przede wszystkim są to różnego rodzaju leki psychotropowe. I są to także leki SSRI, a także SNRI. Te często przepisywane leki. Dlaczego? Dlatego, że one mają wpływ na fazę REM. Jeżeli hamują tę fazę REM, to po odstawieniu tych leków, po odstawieniu, zwłaszcza na własną rękę, zwłaszcza gwałtownym odstawieniu, dotyczy to także barbituranów, benzodiazepin i alkoholu, tych substancji, które w jakiś sposób hamują fazę REM, może występować zjawisko REM rebound, czyli efekt z odbicia, gdzie wtedy, gdy odstawiamy te substancje, takie jak alkohol czy leki, tak jak barbiturany, benzodiazepiny, mogą niestety pojawić się u nas koszmary senne. Niektóre antybiotyki, chemioterapeutyki jak ciprofloksacyna, na przykład także erytromycyna, efavirenz, są związane z częstszymi koszmarami sennymi. No i również substancje mające wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne, takie jak na przykład lewodopa, ale na przykład też metylofenida, ketamina, one również zwiększają częstość występowania koszmarów sennych. I o czym warto pamiętać? Leki stosowane w nadciśnieniu, także w chorobach układu krążenia. Beta-blokery, takie jak na przykład propranolol, metoprolol, one również zwiększają częstość czy ryzyko wystąpienia koszmarów sennych. Ale musicie też wiedzieć, że są leki, które to ryzyko zmniejszają. Na przykład stosowany lek poza Polską, taki jak prazosyna, typowo zmniejsza częstość występowania koszmarów sennych. Ale także na przykład gabapentyna, klonidyna, czy na przykład trazodon również w niektórych badaniach zmniejszają częstość występowania właśnie tego rodzaju nieprzyjemnych doznań podczas snu. Moi drodzy, ale musicie wiedzieć jedno, że koszmary senne, jeżeli pojawiają się od czasu do czasu, nie są związane z jakąś organiczną chorobą i najczęściej nie wymagają leczenia. Natomiast jeżeli pojawiają się często, czyli raz w tygodniu bądź częściej, to faktycznie mogą świadczyć o jakiejś chorobie, ale psychiatrycznej. Przede wszystkim koszmary są związane z zespołem ostrego stresu, ale także z tak zwanym zespołem stresu pourazowego. I tutaj właśnie często te koszmary występują, ale także zaburzenia depresyjne, depresyjno-lękowe, różnego rodzaju nerwice mogą zwiększać częstość ich występowania. Moi drodzy, czy potrzebne są jakieś konkretne badania, żeby ocenić, czy koszmary senne mają wpływ z jakąś chorobą organiczną? Najczęściej nie, ale jeżeli już zdecydujemy się wykonać takie badania, to warto sobie zrobić chociażby te podstawowe. Morfologia krwi, CRP, OB, ale także na przykład TSH, glukoza. Dlaczego? Dlatego, że cukrzyca, ale także na przykład hipoglikemia, nadczynność tarczycy, one mogą implikować w różne zaburzenia psychiczne, tak? Które później objawiają się czy zwiększają częstość występowania koszmarów sennych. A na przykład stan zapalny, który możemy zmierzyć takim nieswoistym markerem jak CRP albo OB, związany z wydzielaniem cytokin prozapalnych, takich jak interleukina pierwsza, szósta, TNF-alfa, z zaburzeniami hormonalnymi również, może niestety też zwiększać częstość występowania koszmarów sennych. Czyli gdy mamy grypę, gdy mamy gorączkę, kiedy jest burza cytokinowa w naszym organizmie, jeżeli śpimy, te sny mogą być bardziej wyraziste, o ile uda nam się zasnąć, bo podczas gorączki, gdy serce nam bije, bo puls przyspiesza, gdy nie możemy zasnąć,
zasnąć, bo nas boli, no to wtedy koszmary się nie pojawią, bo warunkiem ich wystąpienia jest przede wszystkim zaśnięcie, czyli wejście w tę tak zwaną fazę snu REM. Czyli moi drodzy, podsumowując, wiele różnych leków może powodować koszmary senne. Niektóre leki po odstawieniu, te, które hamują fazę REM, po odstawieniu występuje REM rebound, czyli wtedy faktycznie może występować zwiększone ryzyko wystąpienia koszmarów sennych, ale są leki, które zmniejszają to ryzyko, leczą też koszmary senne. Najczęściej mają one związek z różnymi zaburzeniami psychicznymi, najczęściej z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. I musicie wiedzieć, że pewne podstawowe badania również warto wykonać, chociażby w ramach takiej profilaktyki, ponieważ z koszmarami sennymi, jeżeli one występują często, lekarz najpewniej skieruje nas do specjalisty psychoterapeuty albo psychiatry. Psychoterapia poznawczo-behawioralna również może mieć pewne znaczenie w leczeniu takich koszmarów sennych, jeżeli ich przyczyną są różnego rodzaju nerwice czy zespół stresu pourazowego. Moi drodzy, kiedyś obudziłem się o 1 w nocy z walącym sercem, miałem koszmara. Śniło mi się, że jest 1 września i muszę iść do szkoły. Uff. Na szczęście muszę pracować od rana do wieczora do końca życia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.